Proszę się nie przerażać liczbą kartek zgromadzonych na stole. Ja sobie tylko wynotowałem pewne rzeczy, ponieważ w dyskusji na temat hermeneutyki ciągłości i w ogóle myśli Józefa Ratzingera bardzo często to jest ważna dyskusja, tylko tam brakuje tekstów w tej dyskusji i szczególnie brakuje cytatów, więc ostrzegam Państwa, że tych cytatów trochę tutaj będzie. Zacznę od tego, czyli od zadania tego kluczowego pytania, które jest na początku, czyli czy hermeneutyka Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, to hermeneutyka ciągłości z tradycją Kościoła. Tak brzmi tytuł mojego wykładu i łatwo zauważyć, że jak się człowiek wczytuje w te słowa, to one są jakieś takie nie po polsku. Hermeneutyka ciągłości. Co to w zasadzie jest? Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, Felix Celi Porta. Gdybyśmy chcieli zadać to pytanie po polsku, można by je postawić w zupełnie inny sposób. Czy teologia Józefa Ratzingera jest wierna tradycji Kościoła? Tak by pewnie brzmiało po polsku sformułowane pytanie. Ale jak widać, pojawia się kategoria hermeneutyki, jeszcze ciągłości. Dwie rzeczy dosyć dziwne. Będę starał się pokazać, dlaczego one są dziwne i dlaczego warto się nad tym zatrzymać. Na pierwszy, ale przy tak zadanym pytaniu, biorąc pod uwagę głosy, które pojawiły się oczywiście po śmierci papieża Benedykta XVI, pierwsza odpowiedź brzmi tak, byłoby to zgodne z ciągłością, ponieważ za takim ujęciem wypowiada się wiele autorytetów. Na przykład mówi się o tym, że Benedykt XVI był przede wszystkim pogromcą relatywizmu, prawda? Walczył z dyktaturą relatywizmu. Był obrońcą ortodoksji katolickiej, był jej niezłomnym i twardym rycerzem. Tak można by było powiedzieć. Nie będę cytował wszystkich tekstów, które na ten temat można znaleźć, ale myślę, że Państwo, skoro się tym interesują, z pewnością się z tym już zdążyli zetknąć. Co więcej, nie tylko pojawiają się takie głosy publicystów czy pisarzy, ale również przedstawicieli Kościoła. I na przykład były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerard Miller, wspomniał o tym, że Benedykt XVI, jego zdaniem, powinien zostać ogłoszony doktorem Kościoła. I co więcej, powiedział, że już w jego bibliotece obok albo zamiast Summy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu znajdują się dzieła Benedykta XVI, kardynała Ratzingera, czy Józefa Ratzingera. W podobny sposób mówił o tym również kardynał Schönborn, czyli arcybiskup Wiednia, który mówił o tym, że może postawić myśl Józefa Ratzingera na tym samym poziomie, co myśl świętego Augustyna, błogosławionego Johna Newmana, i czy świętego Bonaventury. Czyli w zasadzie można by powiedzieć, że znacząca część przedstawicieli Kościoła współczesnego w pewien sposób już kanonizowała tę myśl i ogłosiła, że jest ona miarą, do której należy nawiązywać. Zastanawiam się, czy mam korzystać, czy korzystać. Dobrze. O, jednak tak będzie lepiej. Dobrze. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli to, co mówiłem przedtem. Nie będę powtarzał, nie było to, było to wyłącznie opis tego, jak postrzega się na ogół pozycję czy teologię kardynała Ratzingera. I w Polsce, jeśli chodzi o polskie głosy na ten temat, one się jeszcze mają pewną specyfikę. Nie tylko podkreśla się rangę myśli Benedykta XVI i tę ciągłość z tradycją Kościoła, o której mówię, ale również wskazuje się, ale również przeciwstawia się Józefa Ratzingera czy Benedykta XVI papieżowi Franciszkowi. Ogół konserwatywnych, prawicowych publicystów w Polsce mówi tak, no, o ile w przypadku kardynała czy papieża Benedykta mamy do czynienia z tą zdrową, prawdziwą doktryną Kościoła, to zło, zamieszanie, chaos zaczął się razem z papieżem Franciszkiem. Myślę, że to jest dosyć typowe i bardzo spotykany pogląd. Więc jak to jest z tą obroną przed relatywizmem i z tą walką z dyktaturą relatywizmu?
Rzeczywiście jest tak, że w wielu wypowiedziach można by powiedzieć, że ten element ciągłości z tradycją Kościoła się pojawia. To jest teraz fragment wystąpienia na konklawę, czy przed konklawę po śmierci Jana Pawła II. I mówi, to są słowa wtedy jeszcze kardynała Ratzingera. Ileż powiewów nauki przyniosły nam ostatnie dziesięciolecia, ileż nurtów ideowych, ileż modnych kierunków myślowych. Były one często niczym wzburzone fale, które popychały myślenie wielu chrześcijan niczym małą łódkę z jednej skrajności w drugą, od marksizmu do liberalizmu, aż po libertynizm, od kolektywizmu po radykalny indywidualizm, od ateizmu do mglistego mistycyzmu religijnego, od agnostycyzmu do synkretyzmu itd. Każdego dnia powstają nowe sekty i urzeczywistnia się to, co mówi święty Paweł na temat oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Wyznawanie jasno określonej wiary, zgodnej z credo Kościoła, jest często określane jako fundamentalizm. Natomiast relatywizm, to znaczy poddawanie się każdemu powiewowi nauki, jawi się jako jedyna postawa godna współczesnej epoki. Tworzy się swoista dyktatura relatywizmu, który niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną miarę rzeczy pozostawia tylko własne ja i jego zachcianki. Chciałoby się powiedzieć piękne słowa. To jest dokładnie to coś, czego można by oczekiwać od pogromcy relatywizmu. Myślę, że to jest teza, z którą wszyscy katolicy czy wszyscy normalni katolicy się zgadzają. Tylko kiedy pójść krok dalej i zastanowić się, jak kardynał, później papież, wcześniej profesor Ratzinger rozumiał tę odpowiedź na relatywizm, przezwyciężenie tego, co nazwał też w tym wystąpieniu postmetafizyczną filozofią europejską, to zaczną się pojawiać pewne wątpliwości. W 1996 roku w tekście Wiara i teologia dzisiaj Ratzinger wskazywał na skutki relatywizmu. Temu tematowi poświęconych jest wiele pism, ja wybrałem to, bo ono jest wyjątkowo jasne i wyjątkowo dobrze pokazuje pewne problemy, które zaczynają się pojawiać, kiedy się wynika nieco głębiej, poza to ogólne potępienie relatywizmu, tak typowe dla wypowiedzi późnego, szczególnie kardynała Ratzingera i papieża Benedykta. Otóż pierwszym tym skutkiem było powstanie, twierdzi kardynał Ratzinger wtedy, było powstanie silnie wewnętrznie zróżnicowanego, lecz wywierającego istotny wpływ ruchu określanego jako New Age. Drugim zaś, w zdecydowanym przeciwieństwie do New Age, nasilenie się postawy określanej jako pragmatyzm w życiu Kościoła, której konsekwencje w kwestiach zarówno duszpasterskich, jak i liturgicznych są aż nazbyt dobrze znane katolikom na Zachodzie. I teraz pisze kardynał Ratzinger. Według zwolenników New Age nie należy szukać rozwiązania dylematu relatywizmu w nowym spotkaniu ja z ty albo z my, ale w przezwyciężeniu podmiotu i w ekstatycznym powrocie do procesu kosmicznego. Pierwsza część zdania jest jak najbardziej poprawna, czyli kardynał dostrzega niebezpieczeństwo, które niesie w sobie ruch New Age, dostrzega dziwaczne rozmazanie wiary i relatywizację wiary, która tam następuje. I wielu ludzi mam wrażenie, że na tym pierwszej części zdania się zatrzymuje. Ale zobaczmy, jak brzmi ta druga część zdania. Nie należy szukać rozwiązania dylematu relatywizmu w nowym spotkaniu jasty albo z my. Co to znaczy szukać rozwiązania dylematu w nowym spotkaniu jasty? No, to powinno obudzić w nas pewnego rodzaju zaskoczenie. Tu powinno pojawić się właśnie to zaskoczenie, ponieważ kardynał utrzymuje, że rozwiązaniem relatywizmu ma być nowe spotkanie jasty albo z my. Czy nie jest to, mówiąc kolokwialnie, wpadnięcie z deszczu pod rynnę? Te słowa niech będą jedynie sygnałem ostrzegawczym. Trzeba bardzo uważać. Wielu dostrzega tylko pierwszą część tego zdania, konieczność walki z relatywizmem, i nie zwraca uwagi już na to, że serwowane przez kardynała lekarstwo, nowe spotkanie jasty, jest receptą co najmniej osobliwą. Nie mówi się tutaj ani o ponownym odkryciu metafizyki, ani o poddaniu się prawdzie objawienia. Mówi się natomiast o nowym spotkaniu ja z ty. Dziwne? Na razie to zawieszam, wrócę do tego spotkania ja z ty trochę dalej. Te zasadnicze wątpliwości narastają, jeśli przyjrzymy się innym wypowiedziom kardynała lub papieża. Przede wszystkim, co to znaczy
w ogóle hermeneutyka ciągłości, o której wspomniałem. Sam Benedykt w grudniu 2005 roku najpierw zdefiniował problem Kościoła, a mianowicie kwestię znaczenia Soboru Watykańskiego II. Mówił: z jednej strony istnieje interpretacja, którą nazwałbym hermeneutyką nieciągłości i zerwania z przeszłością. Nierzadko zyskiwała ona sympatię środków przekazu, a także części współczesnej teologii. Z drugiej strony istnieje hermeneutyka reformy, odnowy, zachowującego ciągłość jedynego podmiotu Kościoła, który dał nam Pan. Ten podmiot w miarę upływu czasu rośnie i rozwija się, zawsze jednak pozostaje tym samym jedynym podmiotem, ludem Bożym w drodze. To jest odpowiedź kardynała Ratzingera na pytanie o nieciągłość, czy właśnie tę hermeneutykę, to co on nazywa, nieciągłości. Słuchacz powinien być zaskoczony. Odpowiedzią na pytanie o ciągłość tekstów i dokumentów Soboru z tradycją, Soboru Watykańskiego II z tradycją, jest odwołanie się do ciągłości Kościoła. Odpowiedzią na pytanie, czy teksty Soboru są zgodne z przedmiotem wiary, jest stwierdzenie, że zostały one stworzone przez ten sam podmiot. Zauważmy to charakterystyczne przesunięcie. Nie pyta się tutaj i odpowiedź nie brzmi, jak doprowadzić i jak uzgodnić ze sobą treść tekstów soborowych z tradycją, co jest pytaniem jak najbardziej zasadnym i na które ktoś byśmy się spodziewali odpowiedzi, ale ta odpowiedź występuje w charakterze pewnego przesunięcia. Nie odpowiada się na pytanie o treść, odpowiada się na pytanie o podmiot. Mówi nam się, że możemy przyjąć tę treść i uznać, że ta treść jest zgodna z tradycją nie dlatego, że sama w sobie jest zgodna, tylko dlatego, że podał ją ten sam podmiot. No, bardzo charakterystyczne i bardzo zaskakujące stwierdzenie. A więc na pytanie o jedność przedmiotu, czyli przekonanie o nienaruszalności depozytu i nauki, kardynał odpowiada wskazując na jedność podmiotu. Ktoś by, używając znowu takiego świeckiego stwierdzenia, powiedział, przecież ja się nie o to pytałem, prawda? Chciałem uzyskać inną odpowiedź. O ile Kościół ciągłość rozumiał w ten sposób, że kolejne pokolenia wyznawały jedną i tę samą doktrynę, dogmaty, depozyt, strzegły tego samego depozytu, tego samego przekazu, w tym samym sensie i w tym samym znaczeniu, co Kościół zawsze podkreślał ostatni raz bardzo wyraźnie podczas, w treści przysięgi antymodernistycznej Piusa X, a wcześniej jeszcze w dokumentach pierwszego Soboru Watykańskiego, to teraz ciągłość ma dawać Kościół. To szokujące, chociaż mało kto ten szok dostrzega, taka jest prawda, ale jak się nad tym zastanowimy i zanalizujemy, to ten szok powinien nas uderzać. To szokujące podważenie stałej i niezmiennej nauki. Nie będę tu odwoływał się do niezliczonej liczby tekstów na czele ze słynnymi fragmentami komunitorium Wincentego z Lerynu, gdzie dokładnie definiuje się właśnie tę niezmienność i stałość depozytu i stałość nauki Kościoła. Przytoczę natomiast fragment z listu do Galatów świętego Pawła. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Chyba trudno bardziej surowe potępienie tego, co święty Paweł nazywa przekręconą Ewangelią albo inną Ewangelią. No, trudno sobie wyobrazić te mocniejsze słowa niż, prawda, niech będzie przeklęty. Dla świętego Pawła ciągłość jest ciągłością tej samej Ewangelii, czyli treści. Innej nie ma, czyli to, co zostało przekazane, treść musi pozostawać niezmienna. To, co przekazał, jest absolutnie wiążące i żaden podmiot, choćby to był on sam, choćby to był inny apostoł, mówi to oczywiście święty Paweł czysto hipotetycznie, albo nawet anioł z nieba, nie może jej zmienić. Depozyt jest nienaruszalny, bo nienaruszalne jest Słowo Boże. W rozumowaniu kardynała Ratzingera, tym, które Państwu przytoczyłem z 2005 roku, jest odwrotnie. O tym, czy dokumenty Soboru są, czy nie są zgodne z depozytem, czyli o tym, czy są one tą samą Ewangelią, czy inną Ewangelią, używając
języka świętego Pawła, ma świadczyć właśnie to, czy pochodzą one, to jest oczywiście parafraza, od nas lub anioła z nieba. Czyli krótko mówiąc, logika jest taka, jeśli teksty Soboru Watykańskiego II zostały przyjęte przez właściwego, w cudzysłowie, apostoła lub właściwego anioła, mówię, to jest tylko hipoteza i tylko parafraza, to należy je przyjąć, nawet jeśli są one inne albo zawierają przekręconą Ewangelię. Nie bada się zatem zgodności przedmiotu, ale szuka się odpowiedzi na pytanie o podmiot. To stały i nieustanny przez niego powtarzany argument. Skoro autorem tych wypowiedzi zarówno kardynała Ratzingera, jak i później papieża, mówiących to samo jest bardzo wiele, za każdym razem one brzmią mniej więcej tak. Skoro autorem dokumentów Soboru Watykańskiego II i ich dalszej interpretacji jest tam sam, ten sam podmiot, no, czyli ten sam legalnie wybrany papież i to samo, to ci sami legalnie wybrani biskupi i nie mamy tutaj zakłócenia, to ich treść jest zgodna z nauką wcześniejszą. Mówił też o tym wyraźnie, chociażby w raporcie o stanie wiary. Ten, kto uznaje, to twierdzenie wtedy kardynała Ratzingera, jeśli ktoś uznaje Piusa IX, to musi uznawać Jana XXIII i Pawła VI. Ponieważ ten sam podmiot decyduje o znaczeniu treści i znaczeniu przedmiotu. Powiedziałem, jest to całkowite odwrócenie tego sposobu myślenia, które od samego początku Kościół prezentował, czyli od czasów, jak mówię, co najmniej świętego Pawła, gdzie autorytet jest instrumentem pilnowania niezmienności i rozumności wewnętrznej depozytu. Niemniej muszą zaskakiwać inne twierdzenia zawarte w tym przemówieniu, w tym z 2005 roku, które było poświęcone, dlatego mu poświęcam tyle miejsca, ponieważ w nim właśnie Benedykt XVI przedstawił rozumienie hermeneutyki ciągłości. I tak Benedykt, uzasadniając zmianę relacji między państwem a Kościołem, która doprowadziła do Soboru Watykańskiego II, stwierdził, to jest cytat, w okresie między dwiema wojnami światowymi, a w większym jeszcze stopniu po II wojnie światowej, katoliccy mężowie stanu wykazali, że może istnieć nowoczesne państwo świeckie, które jednak nie jest obojętne na wartości, ale żyje czerpiąc z wielkich źródeł etycznych otwartych przez chrześcijaństwo. To jest stwierdzenie z roku 2005, niezmienione jeszcze zresztą do tego Benedykt XVI później wracał. Powstaje zatem proste pytanie. Gdzie dzisiaj, w XXI wieku, czyli w chwili, kiedy Benedykt XVI wygłaszał to przemówienie, istnieje takie nowoczesne państwo świeckie, czerpiące z wielkich źródeł etycznych chrześcijaństwa? No, gdzie ono istnieje? W sensie faktycznym i praktycznym. Gdzie? Czy to jest Unia Europejska? Nie. Czy to jest Francja? Czy to jest Hiszpania obecna? Czy to są Włochy? No, gdzie jest to państwo? Jak pogodzić tę tezę o tym, że te państwa, które Benedykt XVI, jak twierdzi, istnieją, i te państwa, jak twierdzi, czerpią z wartości etycznych zawartych w chrześcijaństwie, jak pogodzić tę tezę z faktem, że niemal wszystkie państwa współczesnego Zachodu coraz bardziej promują aborcję, eutanazję oraz próbują doprowadzić do powszechnej akceptacji tzw. homomałżeństw, że neguje się naturalne prawo rodziców do wychowania dzieci i coraz częściej wspiera się takie zapisy prawa, które negują istnienie nawet stałej płci u tych dzieci. No, można się zastanowić, czy istnieje coś bardziej sprzecznego z etyczną tradycją chrześcijaństwa niż rozwój prawodawstwa w ostatnich kilkudziesięciu latach. A tutaj mamy wystąpienie z 2005 roku, w którym papież mówi nam, że są państwa świeckie, które są oparte na tej etycznej tradycji chrześcijaństwa. Proste pytanie w związku z tym powinno brzmieć, żeby wskazał chociaż jedno takie państwo, skoro one są. Najwyraźniej to, co rzekomo wykazali katoliccy mężowie stanu, wcale nie zostało wykazane. Chwilowy układ sił, kardynał oraz inni uznali za stały ideał. Jeśli o ciągłości nauki ma świadczyć ciągłość podmiotu, tu wracam do tej podstawowej tezy, to nic dziwnego, że można zmieniać treść przekazu. To jest logiczne. Jeśli chcemy wykazać, że dwa przedmioty są tożsame albo są ściśle związane, ale tak nie jest, a tym, kto rozstrzyga o tej zgodności, ma być podmiot, no to nie jesteśmy w stanie doprowadzić do wspólnoty tych przedmiotów, tylko musimy zmienić rozumienie podmiotu, prawda? Musimy dokonać tej operacji myślowej. To oczywiste. O tym, czy coś jest, czy nie jest zgodne z nauką kościelną, ma przecież decydować podmiot, który to określa.
Ponieważ ludzka świadomość jest zmienna, to można się spodziewać, że przy takim podejściu interpretacja będzie polegać na racjonalizacji i pozorowaniu zgodności. Co święty Paweł nazywał przeinaczaniem Ewangelii, stanie się właśnie hermeneutyką. Nie jest to tylko podejrzenie, nie jest to tylko tak, że mi się tak wydaje. To jest po prostu pewnego rodzaju logiczna konieczność. Ten, kto chce wykazać zgodność dwóch przedmiotów, jeśli one nie są zgodne, no musi dokonywać właśnie tego. Musi dokonywać racjonalizacji, musi dokonywać nadinterpretacji albo takiego przekształcania treści jednego przedmiotu, żeby ona była uzgodniona z drugim. Można to nazywać mocno, na przykład no, można nazywać gwałtem na przedmiocie, a można nazywać lżej właśnie formą nowej interpretacji rozumiejącej. Wszystko jest kwestią w tym przypadku słów. Nie jest to tylko podejrzenie. Właśnie sam Benedykt dostarcza dowody, że jest dokładnie tak, jak o tym mówiłem. Nie chcę, to jest długie wystąpienie, ale jeden wątek jest tutaj bardzo ważny i doskonale pokazuje tę metodę doprowadzania do zgodności za pośrednictwem zmiany rozumienia podmiotu, a nie przedmiotu. Sobór Watykański II, to jest cytat, uznając tę fundamentalną zasadę nowoczesnego państwa i opowiadając się za nią w deklaracji o wolności religijnej, powrócił do najgłębszego dziedzictwa Kościoła. Czyli Benedykt XVI stwierdza w tym wystąpieniu, że deklaracja o wolności religijnej jest zgodna z treścią pierwotnej wiary chrześcijańskiej i pierwotnej doktryny Kościoła. No, czyli robi to, co chciał zrobić, czyli udowadnia tę hermeneutykę ciągłości. Ale jak to robi? Kościół może żywić przekonanie, że w ten sposób pozostaje w pełnej harmonii z nauczaniem samego Jezusa, a także z Kościołem męczenników, z męczennikami wszystkich czasów. Więc tu mamy tezę. Teza brzmi tak. Deklaracja o wolności religijnej jest zgodna ze stałą nauką Kościoła, z Kościołem męczenników, z Kościołem, którym mówił sam Pan Jezus. Kościół starożytny jako rzecz naturalną traktował modlitwę za cesarza. Teraz jest uzasadnienie tej tezy. Kościół starożytny jako rzecz naturalną traktował modlitwę za cesarzy i przywódców politycznych, uważając ją za swoją powinność. Chociaż jednak modlił się za cesarzy, odmawiał oddawania im czci boskiej, zdecydowanie odrzucając w ten sposób religię państwową. Zauważmy, że tu w tym momencie pojawia się pierwsze wprowadzenie tej różnicy za pośrednictwem podmiotu do tekstu. Odmawiał czci boskiej, to prawda, zdecydowanie odrzucając w ten sposób religię i pojawia się słowo państwową. Nie, Kościół nie odmawiał odrzucania religii państwowej, odrzucał fałszywą religię państwową. To był klucz sprawiający, że chrześcijanie nie zgadzali się na kult publiczny. Dalej. Męczennicy pierwotnego Kościoła ginęli za swoją wiarę w Boga, to prawda, który objawił się w Jezusie Chrystusie, to też prawda. A tym samym, i w tym słowie a tym samym następuje przeskok, ginęli także za wolność sumienia i za wolność wyznawania swojej wiary. Czyli to, co miało być elementem uzgodnienia, czy dowodem na jednolitość nauki, zostaje osiągnięte przez to, co powiedziałem, czyli przez formę nadinterpretacji, tak byśmy to powiedzieli, albo jej przekształcenia. A tym samym, no to jest bardzo proste znowu pytanie, czy kardynał, czy wtedy papież, mógł wskazać chociaż jeden tekst chrześcijanego, chrześcijańskiego męczennika, który ogłosił, że on ginął za wolność sumienia, czyli ginął za to, żeby tak jak chrześcijanie mogli wyznawać prawdziwą religię, żeby taką samą prawdziwą religię, taką samą swobodę wyznawania swojej religii mieli zwolennicy fałszywych kultów. Na przykład, czy męczennicy w Lyonie w drugiej połowie II wieku, którzy ginęli wyznając prawdziwą wiarę, chcieli powiedzieć, że oni giną za tych wszystkich innych, którzy ich prześladują po to, żeby oni mogli swobodnie ich prześladować? Przecież to jest absurdalne, prawda? Czy chrześcijanie w II, III wieku ginęli za zwolenników, nie wiem, kultu Kybele, prawda? Była taka bogini, kult, której przybył do Rzymu, wyjątkowo ekstatyczny. Albo inne, możemy wymieniać całą masę innych kultów i możemy wyraźnie wykazać, że to twierdzenie, a tym samym, nie jest niestety prawdziwe. Ponieważ chrześcijanie ginęli za wolność wyznawania prawdziwej wiary, a nie wszelkiej wiary, jakiejkolwiek tylko można sobie ją wymyślić. I dalej,
dalej słowa Benedykta, której nie może narzucić żadna władza państwowa, a którą można przyjąć tylko dzięki łaski Bożej w wolności sumienia. Czyli znowu pojawia się ta wolność sumienia i pojawia się to, co ma pozwolić uzgodnić tezy do siebie nieprzystawalne. I w ten sposób otrzymujemy to, co jest na początku tego twierdzenia, czyli podmiot, który głosi to, co głosi kardynał papież Benedykt XVI, osiąga jedność między nauką Soboru Watykańskiego II na temat wolności sumienia, a wcześniejszą nauką Kościoła, która tej wolności zaprzeczała, a robi to w ten sposób, że przekształca męczeństwo chrześcijańskie za prawdziwą wiarę w męczeństwo chrześcijańskie za wolność sumienia. No, to jest ta operacja, którą się tutaj dokonuje. Niektóra jest oparta na tym, że podmiot, który to głosi, jest tym samym podmiotem faktycznie, ale treść, jak widać, zostaje podmieniona. Na tym się zatrzymam. Pokazałem jedynie, że w tej samej mowie, w której Benedykt mówi o ciągłości, pojawiają się poważne przykłady nieciągłości i braku realizmu. Pokazałem też, że wynikają one z osobliwego pomieszania podmiotu z przedmiotem i odejścia od krystalicznie czystej nauki Kościoła w tym aspekcie. Jak jednak rozumieć sytuację, w której tylu ważnych przedstawicieli Kościoła, chciałoby się powiedzieć, cały świat mówi, że Benedykt był obrońcą tradycji. Tymczasem chłodna analiza prowadzi do wniosków odwrotnych. No, to jest taki moment, kiedy człowiek się musi zawsze zastanowić, czy nie zwariował. To cały świat mówi co innego, no, on mówi co innego, to znaczy, że coś jest z nim nie tak i należy zweryfikować swoje podejście i sprawdzić, czy się nie myli. To jest zawsze dobre doświadczenie, ale na szczęście nie jest tak, że jest się samemu na tym świecie. Takich głosów jest znacznie więcej. Pierwszy niepokojący znak to jest tekst, który sam tak naprawdę znalazłem go całkiem, znaczy odkryłem go, czyli że istnieje całkiem niedawno. To jest list Karla Ranera do Hugo Ranera, czyli to jest brat Karla. List został napisany w listopadzie 1963 roku. I w tymże liście Ranner, myślę, że można uznawać, że list jest w tym sensie wiarygodny, że przekazuje autentyczne przekonanie Rannera z tamtych czasów, ponieważ to jest korespondencja prywatna z bratem, więc nie zakładam, żeby miał jakikolwiek interes tutaj, nie wiem, żeby go oszukiwać. I mówi dwie bardzo ciekawe rzeczy w tym liście, które rzucają, jak mówię, na to pytanie dotyczące wiarygodności tezy o Benedykcie jako obrońcy ortodoksji, no całkiem nowe i inne światło. Otóż Karl Ranner stwierdza, to jest w tym liście, że 21 października 1962 roku w swojej interwencji u papieża kardynał Ottaviani próbował, to był ówczesny prefekt świętego oficjum, czyli głównej instytucji odpowiedzialnej za ortodoksję Kościoła, próbował doprowadzić do usunięcia z prac soborowych trzech teologów. Karla Rannera, czyli autora listu, Gustawa Morteleta, to jest francuski jezuita, już nieżyjący, i Józefa Ratzingera. Czyli pojawia się bardzo ciekawe pytanie, jak to możliwe, że przy takim podejściu i mówieniu o tym, że Benedykt XVI jest tą ostoją ortodoksji, na samym początku soboru był on postrzegany jako jeden z trzech, może ich było więcej, ale tutaj w liście Karl Ranner mówi o trzech, teologach, których zamierzał odsunąć od prac soborowych kardynał Ottaviani. Co więcej, w tym samym liście Karl Ranner pisze o tym, że pojawiła się grupa konserwatywnych biskupów francuskich, niestety nie wymienia zmienia, o kogo chodzi, nie wiemy ilu tych biskupów było, ani kto nimi konkretnie był, wspomina natomiast o kilku biskupach konserwatywnych, czy tam integrystycznych, bo taką oczywiście frazą się posługuje, francuskich, którzy uważali Ratzingera za heretyka, który odrzuca istnienie piekła. To bardzo ciekawy, jak mówię, list, który wypłynął dopiero w 2012 roku z prywatnej korespondencji w czasie takiej wystawy w Monachium, no bo on pokazuje, że co najmniej u jakiejś grupy, znaczącej grupy ludzi Kościoła, no bo zakładam, że kilku, czy grupa francuskich biskupów, to jednak jest grupa biskupów Kościoła i u kardynała Ottavianiego istniało przekonanie, że Ratzinger jest, bardzo mocne słowo, heretykiem i co więcej, był podany powód tego uważania, czyli że odrzucał istnienie piekła.
Ale to nie jedyny na szczęście głos, do którego można się odwołać. Dzisiaj człowiek myśli, że zwariował, bo wszyscy mówią, że Benedykt XVI jest obrońcą twardej ortodoksji katolickiej. Na szczęście pojawiła się też, tutaj zachęcam Państwa do przeczytania, książka biskupa Tissiera de Malere, filozoficzny portret Józefa Ratzingera, ona jest dostępna po polsku. Można ją przeczytać, nie będę wchodził, bo tutaj można postawić taki zarzut, że biskup Tissier, jako związany, prawda, z bractwem świętego Piusa, był w naturalnym konflikcie w pewien sposób z Józefem Ratzingera i w związku z tym jego krytyka wynika właśnie z tego konfliktu. Ale są na szczęście też bardzo mocne głosy, dokładnie mówiące to samo co biskup de Malere, nie pochodzące od ludzi w żaden istotny czy instytucjonalny sposób pozostających w opozycji do przynajmniej wtedy, kiedy to pisali, do oficjalnego, jeśli tak można powiedzieć, kościoła. Mianowicie 4 lata temu pojawiła się książka Enrico Marii Radellego, książka Al cuore del Ratzinger, Al cuore del mondo, czyli w sercu Ratzingera, w sercu świata, która w bardzo podobny sposób, jak to robi biskup de Malere, przedstawia no właśnie filozoficzny portret Józefa Ratzingera. I najkrócej mówiąc, jest to książka, która jest w tych kategoriach chyba najostrzejszą i najbardziej radykalną krytyką myśli Ratzingera, z którą się w ogóle zetknąłem. Dość, że powiem, że na końcu tej książki Radelli wzywa żyjącego wtedy jeszcze papieża seniora do nawrócenia i twierdzi, że jeśli się Benedykt XVI nie nawróci, no to, że tak powiem, marny jego los podczas sądu ostatecznego. Wzywa go nawet na pewnego rodzaju teologiczny pojedynek. To wszystko robi Radelli, nie ja, żeby była jasność. I w bardzo jednoznacznych i mocnych słowach pokazuje, że to, czego nauczał i to, jak myślał profesor, kardynał, papież senior Ratzinger, prowadzi prostą drogą do herezji. Cytat z książki Radellego. Jeszcze mała uwaga. Ta książka w ogromnej części jest interpretacją książki, którą tutaj też mam ze sobą, z takimi żółtymi karteczkami. Część z tych karteczek zostanie odczytana. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. To jest książka, która wyszła w 1968 roku. Wtedy Józef Ratzinger miał 40 lat, czyli nie był w żadnym wypadku, jak to się często w Polsce mówi, nie wiem, młodym teologiem. Myślę, 40 lat to jest raczej kategoria człowieka dojrzałego w średnim wieku. I był wykładowcą teologii na Uniwersytecie w Tybince, czyli to jest zapis jego w dużym stopniu wykładów. Ważne jest to, że to nie jest tylko książka historyczna, w sensie takim, że ona przedstawia myśl Józefa Ratzingera w pewnym okresie czasu, ponieważ ona się ukazała wiele razy później, ale w roku 2000 ukazała się po włosku ze wstępem wtedy kardynała Ratzingera, który był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. I w tym wstępie kardynał powiedział, że nic z tego, co napisał w tej książce, nie ulega zmianie i co do swojej zasady jest wszystko prawdziwe. W związku z tym możemy się nią posługiwać również do opisu późniejszej myśli Józefa Ratzingera czy papieża Benedykta XVI. Oczywiście zastrzeżeniem, o którym będzie pewnie mowa, będę mógł powiedzieć, no, różnica między papieżem i jego dokumentami oficjalnymi, a teologiem Ratzingerem, ale na pewno można powiedzieć jedno, ona przedstawia autentyczny sposób myślenia Józefa Ratzingera. Wprowadzenie w chrześcijaństwo, pisze Radelli, to jest jedyne dzieło w swoim rodzaju. Pokazuje ono trwałość myślenia Ratzingera, to, że jego skrajnie heglowski, idealistyczny neomodernizm przetrwał nienaruszony, podobnie jak jego podejście antymetafizyczne, historyczno-fideistyczne. To coś, co można później nazwać ratzingeryzmem, czyli katolickim ultraidealizmem. Jego skutkiem jest postępująca dekatolizacja świata. No, tu jest jeszcze dodatkowa teza, którą Radelli też postawił, mianowicie taka, że jest to książka, na której, czyli Wprowadzenie w chrześcijaństwo, jest to książka, na której wychowały się całe pokolenia kleryków w seminariach katolickich. I w tych kategoriach jest to jeden z największych bestsellerów katolickich w dziejach, bo przez lata młodzi ludzie, którzy szli do seminariów chcąc żyć Bogu, no, z tej książki czerpali swoje rozumienie chrześcijaństwa. Stąd tak ostry osąd, który Państwo tutaj usłyszeli.
ale poza jego ostrością, czyli poza stwierdzeniem, że jest to doprowadziła ona do postępującej dekatolizacji świata, no pojawia się cała masa terminów filozoficznych, czyli skrajny hegelowski idealistyczny neomodernizm, bardzo mocne stwierdzenie, prawda? I antymetafizyczny historyczny fideizm. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o tym powiedzieć w przypadku już tych żółtych karteczek, które sobie tutaj zaznaczyłem. No i trzeci autor, do którego chciałbym się odwołać, pokazujący, że nie wszyscy, którzy mają wątpliwości, są, że są osamotnieni, tylko że mamy do czynienia z jakimś jednak prawdziwym zjawiskiem, to jest nieżyjący już również włoski teolog, przez wiele lat profesor filozofii, dziekan filozofii na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, Antonio Livi, który autor wielu książek, zresztą współautor w części przynajmniej encykliki Jana Pawła II Fides et Ratio, więc wydaje się, że osoba wyjątkowo mająca autorytet teologiczny i wiedzę, która pozwala uznać, że jego sądy są właśnie kimś, wynikają z wiedzy i zrozumienia tego, czym teologia Józefa Ratzingera była. Otóż Antonio Livi, szczególnie w swoich dwóch wywiadach, takich długich, pod koniec życia, w 2019 roku, nie mniej ostro niż Radelli mówił na temat teologii i myśli profesora Ratzingera. Otóż stwierdził on najpierw, to jest odpowiedź trochę na polskie głosy, stwierdził on, że jest zaskakująca, niepokojąca ciągłość, słowo ciągłość tutaj cały czas wraca, ciągłość między Ratzingerem a Bergoglio. Wielu ludzi nie chce tego uznać, jednak ta ciągłość myśli jest według Liviego czymś oczywistym. Ponieważ, to jest teraz cytat bezpośredni, ponieważ Bergoglio i Ratzinger prezentują dwie różne twarze tej samej monety. Dwie różne strony tej samej monety. Niemiec jest przedstawicielem podejścia bardziej cywilizowanego czy kulturalnego, a Argentyńczyk jest raczej demagogiem i populistą. To są tezy Liviego. Ale jeden i drugi tak naprawdę się ze sobą zgadzają. Jego zdaniem, czyli zdaniem Liviego, Ratzinger jest skłonny do relatywistycznej, historycystycznej hermeneutyki i interpretacji i w ten sposób przekształca wiarę chrześcijańską w coś rozmytego, niejasnego i rozwodnionego. Czyli mamy kolejny głos krytyczny, bardzo mocny, wyrażony przez osobę z pewnością mającą wiedzę i autorytet, bo chyba jeśli przez tyle lat był wykładowcą filozofii na Uniwersytecie Laterańskim, to możemy uznać, że taką wiedzę ma. I te trzy głosy niech posłużą za pewnego rodzaju wstęp do tego, o czym będę mówił teraz, czyli do przedstawienia kilku najważniejszych elementów myśli Józefa Ratzingera, Benedykta XVI. Nie ma oczywiście możliwości, żeby przedstawić całości jego wypowiedzi, myślenia. Wiadomo, te Opera Omnia mają jest 16 tomów, czy może nawet więcej, ale na kilku punktach się skupię. Punkt pierwszy i chyba najważniejszy przy tym całym naszym rozumowaniu to kwestia wiary. Już profesor Livi wspomniał o problemie wynikającym z tego, jak Ratzinger rozumie wiarę. Livi w innym wywiadzie przypisuje mu, czy twierdzi, że tak naprawdę profesor Ratzinger patrzy na wiarę, czy rozumie wiarę, odwołując się do myślenia luterańskiego, czy do tego, jak wiarę rozumiał Marcin Luter. Najkrócej mówiąc, żeby było można tutaj to wprowadzić, różnica jest taka. W przypadku wiary katolickiej wiara jest, najkrócej mówiąc, przylgnięciem intelektu do prawdy. Można też powiedzieć inaczej, że jest to zgoda lub akceptacja intelektu dla Boga jako prawdy pierwszej, dającej pewność i niezmiennej. W tym przypadku przedmiotem wiary jest Bóg jako prawda pierwsza. Motywem tej wiary jest Bóg jako autorytet, w tym przypadku Kościół, który Boga reprezentuje.
Ta wiara, jeśli zostanie przyjęta przez człowieka, daje nam pewność i bezwzględność rozumienia tego, że dotarliśmy do prawdy. No tak wiarę rozumie najkrócej mówiąc, bo można to oczywiście znacznie dłużej na ten temat opowiadać, tak wiarę rozumie Kościół katolicki, tak ją zawsze rozumiał. Czyli jej przedmiotem jest Bóg, wiara jest formą poznania, ponieważ jest formą intelektualnego poznania. Do wiary poruszana z wola, poruszana przez łaskę, wiara, pewność wiary opiera się na autorytecie samego Boga, który jest prawdomówny, wiarygodny i nie może nas oszukiwać. Natomiast w przypadku Martina Lutra wiara ma zupełnie inny charakter. Otóż wiara jest czymś, co człowiek sam ustanawia. Martin Luther posługuje się bardzo często taką formułą wiary stanowiącej. Tak jak wierzysz, tak masz. Wiara jest właśnie aktem podmiotowym, aktem subiektywnym, stanowiącym, a nie czymś, co a nie postawą kogoś, kto przyjmuje. Ale skąd się to bierze? I skąd się bierze ta zbieżność między Lutrem, a między tym, jak wydaje się, że przedstawia wiarę Ratzinger? Otóż i w przypadku Lutra, na pewno w przypadku profesora Ratzingera, ta wiara nie jest poprzedzona przed tym, co wcześniej Tomasz Zakwinu, czy teologowie katolicy nazywali preambuła fidei, czyli taki wstęp do wiary. Ta wiara jest, jakby to powiedzieć, prostym przejściem ze stanu radykalnej niewiary do aktu wiary i jest formą woli, czyli chcę wierzyć, więc wierzę. I tyle. Chcę wierzyć, więc wierzę. Oczywiście pojawia się problem, dlaczego ja chcę wierzyć? I skąd wiem, że jeśli chcę wierzyć i że ta moja wiara jest silna i mocna, to ta wiara jest prawdziwa i daje mi pewność. W oczywisty sposób takie rozumienie wiary, czy to u Lutra, czy właśnie późniejszych jego następców, musi powodować daleko posunięte przekonanie o jej niepewności, prawda? Człowiek mający taką wiarę, czyli wiarę, która jest po prostu aktem woli, jest skazany na nieustanne miotanie się między wiarą a wątpliwościami. Wiara jest tylko wolą wierzenia. Odrzucenie rozumu, bo rozum już nie może nas doprowadzić do prawdy niewzruszonej, nie może nas przygotować na przyjęcie wiary, nie może odkryć Boga, odwołując się do badania świata, do poznawania świata, prowadzi nas do wiary, która sama ustanawia sens, ustanawia znaczenie. Wiara ustanawiająca sens u Ratzingera do złudzenia przypomina wiarę stanowiącą Lutra. Tak jak wierzysz, tak masz. No i żeby nie było tak, oczywiście, że wszystkie te rzeczy wypowiadam bez oparcia w tekstach, to przytoczę kilka fragmentów, które doskonale pokazują to, o czym tutaj mówiłem, czyli tego, jak wiarę rozumie profesor Ratzinger i wyniknie z tego to, o czym mówiłem, że jest ona bardzo podobne, że to rozumienie jest bardzo podobne do wiary stanowiącej u Marcina Lutra. Po pierwsze, jak powiedziałem, tę wiarę charakteryzuje daleko albo wewnętrzne rozdarcie. Ona nigdy nie jest pewna, nigdy nie daje pewności, nigdy nie daje tego, co można by nazwać czymś, pewną formą takiej niewzruszoności, że odkrywa się prawdę i ta prawda nie może być inna. Otóż zarówno wierzący, jak i niewierzący, każdy na swój sposób doświadczają zwątpienia i wiary, jeśli tylko nie ukrywają się sami przed sobą i przed prawdą swojego istnienia. Czyli mówi nam tutaj profesor Ratzinger wtedy, że i wierzący, i niewierzący, jeden wątpi, że nie wierzy, a drugi wątpi, że wierzy. Ten, co wierzy, wątpi, że wierzy, ten, co nie wierzy, wątpi, że nie wierzy. Są rozdarci wewnętrznie i raz przechodzą w tę stronę, raz w tamtą stronę. Nikt nie może uniknąć całkowicie wątpienia. Nikt nie może uniknąć całkowicie wątpienia. Ani całkowicie wiary. Dla jednych wiara będzie istniała przeciw wątpieniu, dla drugich przez wątpienie i w formie wątpienia. Jest to zasadniczą sprawą losu człowieka. Podkreślam te słowa, ponieważ, żeby była jasność, nie chodzi o to, że profesor Ratzinger wtedy opisuje pewną sytuację faktyczną. No, znamy takich ludzi, prawda? Jedni ciągle są niepewni, niezorientowani, raz tak, raz siak. To nie o to chodzi. To jest stwierdzenie filozoficzne, czyli to jest stwierdzenie opisujące istotę egzystencji człowieka.
W myśli profesora Ratzingera zasadniczą sprawą losu człowieka, czyli jakby to powiedzieć, jego strukturą bytu jest to, że by odnaleźć ostateczny sens swego istnienia, nie daje się inaczej, jak tylko w tej nieustannej rywalizacji między zwątpieniem i wiarą, niepewnością i pewnością. Może to właśnie wątpienie jednego i drugiego człowieka chroni ich przed zasklepieniem się w sobie i mogłoby się stać miejscem spotkania. Najbardziej szokujące w tym wszystkim jest to, że kiedy przyłożymy tę miarę, którą tutaj przecież nam jest podana jako miara absolutna i powszechna, do wszystkich świętych z historii Kościoła doszłoby do tego, że jak rozumiem, skoro nikt, jest to zasadnicza sprawa losu człowieka i każdego człowieka, no to w takiej sytuacji powinien być tak, i święty Tomasz z Akwinu, i święty Augustyn, i apostołowie, no każdy człowiek powinien być trochę wierzyć, trochę nie wierzyć, przyjmować albo nie przyjmować. Co więcej, nie może inaczej, bo to jest zawarte w samej strukturze jego myślenia. Dosyć absurdalne, prawda? Kiedy zwątpieniu zostają przyznane równe prawa z wiarą i jest tutaj, mamy do czynienia z przekonaniem, że nieustanna rywalizacja między zwątpieniem i wiarą, niepewnością i pewnością jest tym, co nadaje sens naszemu istnieniu. Dalej. Wierzyć znaczy uznać, że wewnątrz egzystencji ludzkiej istnieje punkt, który nie może zasilać się tym, co widoczne i dotykalne, ani na tym się opierać, ale który styka się z tym, czego dojrzeć nie można, także staje się to dla niego dotykalne i okazuje się niezbędne dla jego egzystencji. Tutaj profesor Ratzinger chce nam powiedzieć jedno, co wcześniej rozwija na wcześniejszych stronach swojej książki, że tak naprawdę przyczyną, dla której my nie możemy wierzyć z pewnością, jest to, że my nie możemy poznać Boga. Że Bóg całkowicie i radykalnie wymyka się poza, jest całkowicie poza zasięgiem tego, co on nazywa możliwością widzenia, również poznawania. I w związku z tym, że po drugiej stronie, jeśli tak można powiedzieć, podmiotu jest coś całkowicie nieogarniętego, niedostrzegalnego, niewidzialnego, tym, co nam pozostaje, jest tylko skok w wiarę, prawda? Jest tylko wola wierzenia, jest tylko wola nadawania sobie sensu. Tutaj te słowa profesora Ratzingera są bardzo, bardzo mocne. On jest tym, on, czyli Bóg, który istotnie jest poza polem widzenia, choćby nie wiem, jak zostało ono poszerzone. Czyli całkowicie inaczej niż cała tradycja chrześcijańska, katolicka mówiła, że tak, Boga nie mogę poznać ani z obserwacji świata i skutków świata, czyli Bóg nie jest przyczyną celową, ani przyczyną sprawczą. Jest to inaczej niż znajdujemy to, czy to w Księdze Mądrości, a później w Liście do Rzymian, kiedy mówi się o tym właśnie, że ze skutków świata stworzonego możemy dostrzegać wielkość i mądrość Bożą. Nie. On jest tym, który istotnie jest poza polem widzenia, jest radykalnie od nas odległy, jest w zasięgu, jest i zawsze będzie poza polem widzenia człowieka. Według oczywiście tej myśli reprezentowanej przez profesora Ratzingera. W takiej sytuacji oczywiście pojawia się pytanie, no to jeśli ta wiara jest czymś tak niepewnym, takim skokiem ciągłym wewnętrznym, egzystencjalnym, zresztą wcześniej w innym tekście profesor Ratzinger mówi o tym, że ta wiara przypomina skok z nicości i przypomina sytuację człowieka, który znajduje się na łódce na oceanie wstrząsanym burzą. Łatwo zauważyć, że nie daje to specjalnej stabilności tej wierze, prawda? Ale dalej. Wiara chrześcijańska okazuje się, że ma pewnego rodzaju jednak no, jakąś dającą się chwycić treść i postać. Mianowicie jest ona spotkaniem z człowiekiem Jezusem. I w tym spotkaniu doświadcza się, że sensem świata jest osoba. Możemy powiedzieć tak, z pewnością również w wierze katolickiej mamy do czynienia ze spotkaniem z Jezusem, prawda? Natomiast nigdy nie było czegoś, nigdy ta wiara nie zakładała tego przeciwstawienia, tej dychotomii, o której mówi tutaj
profesor Ratzinger. Czyli to nie jest tak, że odkrywam Jezusa, rzucając się i nadając sens jakiemuś właśnie doświadczeniu, tylko dochodzę do prawdziwości tego, że Jezus był Chrystusem wcześniej, przyjmując racjonalne istnienie świata i możliwość odkrycia istnienia Boga. Tymczasem w jego myśli spotkanie z człowiekiem Jezusem, bo to jest bardzo ważna ta kolejność, ma być odpowiedzią właśnie na tą sytuację radykalnej niepewności. I dalej. Człowiek ma do czynienia z Bogiem, czyli jednak ma do czynienia z Bogiem, nie tylko nie widzi go wprawdzie, nie może do niego dostrzec przez poznanie, ale jednak go spotyka, prawda? Jakoś. Człowiek ma do czynienia z Bogiem przez to, że ma do czynienia z bliźnim. Wiara z istoty swojej kieruje do ty i do my. Tu jest to ty i do my, które żeśmy spotkali na początku, jak mówiłem Państwu, o tym wystąpieniu z 1996 roku, kiedy kardynał przeciwstawiał spotkanie ja, ty i my, przeciwstawiał je właśnie relatywizmowi. Otóż proszę bardzo, na czym to pokonanie relatywizmu ma polegać? Człowiek ma do czynienia z Bogiem przez to, że ma do czynienia z bliźnim, wiara z istoty swej kieruje do ty i do my i tylko na drodze tej podwójnej spójni łączy człowieka z Bogiem. Warto zauważyć słowo tylko. Tylko na drodze do tej podwójnej spójni łączy człowieka z Bogiem. Tylko. No, trochę to przypomina, znowu dla tych, którzy pamiętają historię, różne tłumaczenia Marcina Lutra, który właśnie słowo tylko wprowadzał do swoich tłumaczeń, prawda? Tylko z wiary człowiek żyje, no bo człowiek żyje z wiary, ale nie tylko, tak, w tych kategoriach, a tutaj mamy słowo tylko, czyli jedyna forma poznania czy spotkania Boga to jest spotkanie z bliźnim, nie ma innej formy. Dalej. Z innego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć to jeszcze inaczej. Bóg chce przyjść do człowieka, szuka człowieka tylko przez człowieka. Szuka człowieka tylko w jego związku z innymi ludźmi. Łatwo zauważyć, że prowadzi nas to w bardzo dziwną stronę, ponieważ nas to prowadzi w stronę tak zwanego świeckiego, sekularyzowanego humanizmu, prawda? No co to znaczy, że Boga mogę spotkać tylko w drugim? No to jest mówienie, że nie docieram, na przykład nie istnieją akty kontemplacji, nie istnieje akt poznania nadprzyrodzonego, że w ogóle myślenie o Bogu w ten sposób, że człowiek się wycisza, że człowiek próbuje odnaleźć go w ciszy własnego myślenia o nim, właśnie kontemplacji, odkrywania, że wszystko to jest nieważne, bo ja wtedy co najwyżej obcuję sam ze sobą, albo z jakimś złudzeniem, bo prawdziwe, jedyne prawdziwe istnienie jest przez drugiego człowieka i razem z nim w relacji ja-ty, jak to nazywa kardynał, profesor Ratzinger. Żeby było jeszcze bardziej szokujące, coś co mnie zresztą, jak czytałem to pierwszy raz, nie mogłem uwierzyć dlatego, bo jeśli Państwo sięgną do tekstów na temat papieża Benedykta XVI, kardynała Ratzingera, to bardzo często mówi się o nim jako o współczesnym świętym Augustynie. Prawda? On sam często zresztą mówi tak, że kiedy w takiej książce Moje życie opisuje, to mówi, że świętego Tomasza to on nie mógł czytać, był dla niego zbyt abstrakcyjny, suchy, nie dawało się tego, było zbyt odległe od jego doświadczenia, ale święty Augustyn to było to. I mówi, że prawda, wielkim odkryciem były wyznania świętego Augustyna, inne teksty, i że on taki był przejęty tym świętym Augustynem. Tymczasem, co pisze w tej książce sam profesor Ratzinger, ten, który, jak wielu przedstawia, jest takim wielkim dziedzicem myśli świętego Augustyna. Program podany w początkowych pismach Augustyna, Bóg i dusza, nic więcej, nie da się urzeczywistnić. A oprócz tego jest niechrześcijański. Religia nie istnieje ostatecznie w samotnej drodze mistyka, tylko we wspólnocie i głoszeniu słuchania. Znowu mam słowo, tylko we wspólnocie głoszenia i słuchania. Łatwo zauważyć, że całe ten pasusy dokładnie odpowiadają tej strukturze myślenia luterańskiego, gdzie też odrzuca się możliwość kontemplacji Boga, poznania Boga jako Boga, a religię sprowadza się tak naprawdę do aktu obcowania wspólnoty ludzkiej, prawda? Wspólnoty my. Stąd ta gigantyczna przewaga etyki nad wszystkim innym. Mówię o wierze. Ta wiara ma też charakter twórczy, ponieważ, jak wcześniej powiedziałem, ona pojawia się jako akt, który człowiek sam stanowi, ustanawia. To jest wola wierzenia. I to bardzo często widać, kiedy czyta się książkę i inne wypowiedzi profesora Ratzingera, tę twórczość wiary. Mianowicie
przeczytam taki fragment, który też to doskonale pokazuje. To jest fragment mówiący o tym, w jaki sposób pojawiło się imię Jahwe, czyli Jam jest, który jest, słynna scena, prawda, objawienia Pana Boga w krzewie gorejącym przed Mojżeszem. Wprawdzie znano już dawniej takie cząstki wyrazu jak Jah, Jo, Jahw, lecz pełna forma imienia Jahwe, o ile nam dziś wiadomo, występuje dopiero w Izraelu. Wydaje się, że jest ona dziełem wiary Izraela, która nie bez powiązań, ale przecież twórczo ukształtowała sobie własne imię Boga i w nim własną postać Boga. Mam nadzieję, że Państwo dostrzegają dziwność tego twierdzenia. Nie dostrzegam. Nie. To powtórzę jeszcze raz. Rzeczą zasadniczą w przypadku objawienia jest wiary w objawienie, jest to, że Bóg się objawia i Bóg się przedstawia. Jam jest, który jest, to jest odpowiedź na pytanie Mojżesza. Tymczasem w myśli przedstawionej przez profesora Ratzingera jest tak, że ta wiara jest dziełem wiary Izraela, tylko Izrael ją wykreował, która nie ma powiązań, ale przecież twórczo ukształtowała w sobie własne imię Boga i w nim własną postać Boga. Czyli nie tyle to Bóg objawił się Izraelowi, tylko to Izrael wykoncypował Boga i nadał mu znaczenie wynikające z jego oryginalności, jego własnego myślenia. No dosyć szokujące jednak mimo wszystko twierdzenie, tak sądzę. A może już? To muszę jakoś bardzo radykalnie przyspieszyć, bo jestem dopiero na wstępie, ale... Dobrze. To może w takim razie powiem o jednej rzeczy, która jest... Już zostawię tę wiarę, jej rozumienie i jak ona przebiega, ale powiem o jednej rzeczy, która jest absolutnie kluczowa dla rozumienia myśli profesora, później kardynała Ratzingera. Otóż tym, co zresztą też Radelli nazywa kamieniem węgielnym jego teologii, jest radykalna zmiana rozumienia tego, czym jest osoba. Osoba, zgodnie z takim klasycznym, można powiedzieć, twierdzeniem, zawartym u Boetiusza, później przyjętym przez całą teologię, filozofię scholastyczną, to jest jednostkowa substancja natury rozumnej. Tak to brzmi. Brzmi dosyć abstrakcyjnie, ale jeśli Państwo się chwilę nad tym zastanowią, to uchwycą, że ta abstrakcja, substancja, natura i tak dalej, że to jest, ma głębokie osadzenie w rzeczywistości. Osoba to jest po prostu ktoś, kto ma w sobie podstawę istnienia i jeśli jest to osoba wyposażona w wolę i w intelekt, jest osobą ludzką, prawda? Oczywiście doskonała osoba, jedyna, prawdziwa i to jest osoba Boga mając, czyli Boga, który ma intelekt i wolę nieskończoną i nieskończenie człowieka przerastające. Otóż to ja i ty, które się tutaj często pojawiało w tych wypowiedziach kardynała, wcześniej profesora, później niestety też papieża, ma bardzo interesujący charakter. Mianowicie jest oparte na zaprzeczeniu tego, że istnieje coś takiego jak substancja osobowa. Brzmi to dziwnie, ale zaraz Państwu przeczytam fragment, który to doskonale pokaże. Doświadczenie, że w Bogu występuje dialog, że Bóg jest nie tylko logosem, lecz także dialogosem, nie tylko myślą i sensem, lecz także rozmową i słowem, we wzajemnym odnoszeniu się do siebie, to doświadczenie burzy starożytny podział rzeczywistości na substancje jako to, co istotne, i na przypadłości jako to, co czysto przygodne. Teraz staje się jasne, że obok substancji mamy dialog, relacje, jako w równej mierze pierwotną formę bytu. Oczywiście, jak mówię, był dzwonek, więc ja nie mogę rozwinąć bardzo dokładnie tego, co tutaj Państwu przedstawiłem, ale mogę przynajmniej pokazać jedno. Pierwszy raz, jakikolwiek teolog, przynajmniej ja nigdy o tym wcześniej nie słyszałem, katolicki, zmienia to, co jest nie tylko uświęcone przez tradycję, ale co jest przekazane przez objawienie, czyli rozumienie tego, że druga osoba boska jest logosem, czyli jest właśnie prawdą, słowem, sensem i rozumem i nagle wprowadza do tego słowo dia. Dia, logos, czyli dia wprowadza co? Wprowadza relatywizację, wprowadza zróżnicowanie. Tam, gdzie mamy do czynienia z dialogiem, mamy do czynienia właśnie z tym ja, ty, z pewnego rodzaju równoważnością i z pewnego rodzaju relatywnością.
Otóż w całej myśli kardynała Ratzingera, czy profesora Ratzingera, osoba zostaje zdesubstancjalizowana, bardzo brzydkie słowo, wiem, ale on go używa, więc ja tylko powtarzam, i w związku z tym staje się wyłącznie czystą relacją, co sprawia, że taki Bóg, tak rozumiany, tak postrzegany, jest, ani nie może być sędzią, ani nie może być bytem osobowym i stwórcą, który stworzył człowieka, tylko zostaje wciągnięty w ludzką historię i w ludzki los, będąc jej pewnego rodzaju momentem. Jeszcze dwie rzeczy. Osoba jest czystą relacją odnoszenia się kogoś, niczym więcej. To są słowa profesora Ratzingera. Również Jezus Chrystus w jego rozumieniu jest osobą doskonałą tylko dlatego, bo jest czystą relacją. Jest przejściem od do. Jest byciem osobą, która jest z i jest osobą, która jest osobą między. Zobaczmy prawdę. Zostaje całkowicie, jest osoba jest identyczna z aktem oddania się. Tylko ten akt jest osobą, a więc nie tym, który się oddaje, tylko jest aktem oddania się. Jest falą, a nie cząsteczką. Zaskakujące i szokujące słowa. I na koniec, w takim razie, skoro to przeskoczę całą masę innych rzeczy, ale powiem, dlaczego uważam, że ta zmiana osoby i ta relatywność osoby i to pozbawienie i uznanie, że relacja jest czymś równym substancji w tej myśli, jest dlaczego jest tak ważne. Bo to właśnie pozwala na dokonanie tego podstawowego zmieszania charakterystycznego dla całej myśli modernistycznej, czyli zatarcia różnicy między Bogiem a człowiekiem i uczynienie z człowieka naturalnego Boga. A że tak jest, najlepiej świadczą same wypowiedzi kardynała profesora Ratzingera, te wypowiedzi, których dzisiaj się praktycznie nigdy nie przytacza, a ja je przytoczę. Uwaga, bo będzie silna dawka żargonu filozoficznego. A to jest jak u Hitchcocka, prawda? Zaczęło się łagodnie, a będzie jeszcze mocniej. Rubikon stania się człowiekiem został przekroczony najpierw przez przejście od stanu zwierzęcia do logosu. Od samego tylko życia do ducha. Myślę, że pierwsze stwierdzenie jak najbardziej szokujące, bo mamy tutaj wprost znanie ewolucyjnej teorii mówiącej o tym, że materia rozwija się od materii przez zwierzę, człowieka, aż do Boga. O Bogu zaraz będzie, ale pojawia się tutaj, prawda, też Bóg, bo logos jest pisane z dużej strony, z dużej literki. Ale ten krok, przez który po raz pierwszy logos, rozum, duch wszedł w ten nadny świat, dopiero wówczas się dokonuje, gdy sam logos, cała myśl stwórcza i człowiek wzajemnie się przenikają. Aby człowiek mógł w pełni stać się człowiekiem, musiał Bóg stać się człowiekiem. Dopiero teraz przez to został definitywnie przekroczony Rubikon od tego, co zwierzęce, do tego, co rozumne. I zrealizowały się najwyższe możliwości otwarte wówczas, gdy po raz pierwszy istota powstała z prochu ziemi, spoglądając ponad siebie i ponad swoje otoczenie, mogła przemówić do Boga Ty. Otwarcie się na całość, na nieskończoność czyni człowieka. Człowiek przez to jest człowiekiem i przez to sięga nieskończenie wyżej ponad siebie, tym bardziej jest człowiekiem, im mniej jest w sobie zamknięty, ograniczony, ten jest jednak, powiedzmy to raz jeszcze, najbardziej człowiekiem, jedynym prawdziwym człowiekiem, kto jest najbardziej nieograniczony, kto z tym, co nieskończone, z samą nieskończonością nie tylko wchodzi w kontakt, lecz stanowi z nią jedność. Jezus Chrystus, w którym uczłowieczenie doszło rzeczywiście do swego kresu. No, nie wiem, czy tych 5 minut, które mi zostało, to już minęło, bo jeszcze mam jeden cytat ważny. Może już nie będę przeciągał Państwa cierpliwości, ale jednak ten fragment przytoczę, ponieważ on jest i tym zakończę rzeczywiście pokazując, to największe niebezpieczeństwo. No, każdy, kto ma wiedzę historyczną o filozofii, o jej rozwoju, wie dobrze, że to są tezy, no, używając dzisiejszego modnego określenia, wprawdzie w kategoriach politycznych używanego, one doskonale współbrzmią albo rezonują z panteizmem ewolucyjnym. Tak można to powiedzieć. Skoro zaś tak jest, to Chrystus jako człowiek przyszłości nie jest człowiekiem dla siebie samego, jest tylko naprawdę człowiekiem dla drugich, człowiekiem przyszłości.
jest właśnie dlatego, że jest całkowicie otwarty. Jest on całkowicie od i dla. Jest całkowicie otwarty i w ten sposób dociera się do punktu omega, czyli do tego szczęśliwego zakończenia wszystkiego we wszystkim, gdzie materia przechodzi przez zwierzę, zwierzę w człowieka, najwyższą formą człowieka jest Chrystus, Chrystus jest Bogiem i wszystko ze sobą się cudownie łączy. No, jeśli to jest przykład ortodoksji katolickiej, jakkolwiek rozumianej, pojawia się bardzo duży problem. O, ja tym mogę zakończyć. Dziękuję. Ave Maria stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, Felix Celi Porta.